Zakwitły kasztany, a więc i maturzyści rozpoczęli pierwszą rundę egzaminów dojrzałości. Dziś musieli się zmierzyć z nową formułą matury z języka polskiego. Całkiem łatwo było. Myślałam, że będzie gorzej, nie było potopu, więc jest dobrze. Właśnie wydaje mi się, że tematy były bardzo przystępne dla maturzystów. No jeden był o sprzeczności w ludziach. To jest takie naturalne bardzo. Przyjemne były raczej. Było wesele na pewno. Był plakat z wesela i fragment wesela. I trzeba było powiedzieć, czy relacje między inteligencją a chłopami były takie same i na plakacie, i w tekście. Egzamin z języka polskiego trwał aż 240 minut. W tym czasie maturzyści musieli zmierzyć się z dwoma arkuszami egzaminacyjnymi, w tym z dłuższą formą pisemną na temat jednego z podanych zagadnień. W przeciwieństwie do koleżanek i kolegów z poprzednich roczników, mogli oni sami wybrać dzieła literackie, na jakich się oprą. Mi się, że ta formuła jest bardziej otwarta i przez to dla nich trochę bardziej przyjazna. Chociaż oczywiście jako egzamin oczywiście jest trudny, bo z kolei zwiększyła się liczba słów, ta forma pisemna musi być dłuższa w porównaniu z tymi, które były w ubiegłych latach, więc tych zmian trochę było. Bo w tym roku nie ma taryfy ulgowej związanej m.in. z pandemią COVID-19. Do serii egzaminów wróciła matura ustna m.in. z języka polskiego. Dla niektórych uczniów to całkowicie nowa sytuacja, z której również będą musieli wyjść zwycięsko. Typowy rocznik. Funkcjonuje w tym od lat. Oni są przygotowani już też do zdawania egzaminów, ponieważ zdawali już egzamin ósmoklasisty, więc wiedzą, czym się to je. No więc myślę, że też sobie poradzą, dadzą radę.